powiedział, że magia nie istnieje? Więc jak wytłumaczysz magiczną różdżkę, tiarę przydziału i brokatowe eliksiry? Jak można czarować samemu? Obejrzyj nasz filmik, żeby się dowiedzieć. Pani Maria ma dość zwykłego świata. Oblicza wzór, który powinien otworzyć dla niej peron 9¾. Jeśli podzielimy ceglaną ścianę przez kosinus sowy i dodamy pierwiastek kwadratowy mandragora, to dostaniemy wejście na magiczny peron. Pani Maria znika podczas drugiej próby. Pani Maria ląduje w szkole magii i czarodziejstwa. Ale podobno uderzyła głową o tablicę podczas teleportacji. I ma bliznę na czole. Pani Maria kocha ten świat magii. A oto jej uczennice, niebieskooka Granger i rudowłosa Hufflepuff. Zaczyna się lekcja praktycznej magii. Pani Maria pamięta, że ma wiele doświadczenia w nauczaniu. Zobaczmy, czy pamięta coś z lekcji o eliksirach. Ale w szkole magii nie ma zwykłej kredy. Tutaj kreda unosi się pod sufitem. Wytnij dziurę w długiej świeczce przy pomocy plastikowej rurki. Włóż kredę do środka. Zrób kilka świeczek. Pani Maria ściąga świeczkę z kredą. Uważaj, nie popasz się! Pani Maria daje wykład i wskaźnik zjawia się w jej ręce jak zaczarowany. To nie jest zwykły wskaźnik, to prawdziwa magiczna różdżka. Sklej trzy długie patyczki ze sobą gorącym klejem. Przyklej pół małego magnesu z jednej strony. Dodaj objętości różdżce gorącym klejem. Owiń wokół niej sznurek. Pomaluj ją brązową farbą akrylową. Dodaj złote akcenty. Przyklej kawałek żyłki do piórka gorącym klejem. I przyklej drugą połówkę magnesu gorącym klejem do końcówki żyłki. Pani Maria czuje się jak prawdziwa czarodziejka z tym wskaźnikiem. Jego moc wystarczy, żeby poruszyć cały świat. Uczniowie też chcą przetestować magiczną różdżkę. Zaczyna się lekcja praktyki. Rudowłosa Hufflepuff przejmuje różdżkę w nierównej walce. Używa odwrotnego zaklęcia. Ale chyba źle je wypowiedziała. Ups, moja wina. Rudowłosa szybko przywraca koleżankę na jej miejsce. Zostawienie jej samej z magiczną różdżką jest bardzo niebezpieczne. Niebieskooka Granger odrobiła lekcję w przeciwieństwie do niektórych, więc używa zaklęcia z piórkiem bez żadnych problemów. Z łatwością unosi piórko nad biurkiem. Wingardium Leviosa nigdy cię nie zawiedzie. Co tak lata po klasie? Czy to ptak? A może robak? A może to inteligentny wirus? Niebieskooka szybko łapie te tajemnice natury. Okazało się, że to złoty znicz. Pomaluj wewnętrzną część przezroczystej kuli złotą farbą akrylową. Użyj gąbki. Pomaluj zabawki skrzydła pędzelkiem. Przyklej skrzydła gorącym klejem do kulki. Włóż do środka spinacze do papieru. Nic dziwnego, że znicz chce uwolnić się od niebieskookiej. Zobaczmy, co jest w środku. Magiczne spinacze do papieru. To dlatego tak szeleści. Mały znicz strasznie się kręci. Nie może usiedzieć na miejscu ani przez chwilę. No to leć, skoro chcesz. Mamy dziś ustny test. Gdzie w magicznym świecie znajduje się największa populacja królików, które mogą zmieniać się w inne kształty? Uczniowie dostaną nagrodę, jeśli znają poprawną odpowiedź. Dobra pani Maria wyczarowała czekoladową żabkę. Zrób dziurkę w gumowej żabce. Włóż do niej temperówkę. Pomaluj żabę brązową farbą w sprayu. Dziewczyny uwielbiają czekoladowe płazy, ale ta żabka jest niezwykła. Czekolada jest jak guma, jest niejadalna. Z drugiej strony łatwo można nią naostrzyć kredki. Dawno, dawno temu ta żabka zjadła temperówkę i zamieniła się w przybory szkolne. Czy to skrzecząca sowa? Chyba dostałyśmy list. Racja, na biurko dziewczyn spada koperta. To list z potwierdzeniem, że zostały przyjęte do szkoły czarodziejstwa. Ale to więcej niż tylko list. Jest też praktyczny zeszyt do zapisywania zwycięstw. Odrysuj szablon koperty na papierze. Wytnij go. Przymocuj okładkę do zeszytu.
Złóż ją w kopertę. Połóż pergamin pod górną klapą. Przypieczętuj woskiem. Usuń pergamin i przyklej kawałek rzepu gorącym klejem. Niebieskooka Granger kocha szkolne przybory, a zbieranie zeszytów to jej sekretne hobby. Może zapisywać listy fantastycznych zwierząt i innych kolegów z klasy w tym zeszycie. Pani Maria kontynuuje lekcję o eliksirach. Tematem dzisiejszej lekcji jest eliksir przeciwko orkom. Wymieszaj ślinę jeża, ekstrakt z morskiej belugi i proszek z zębów dzika. Orkus, adios! W rękach pani Marii jest tajemnicza, połyskująca fiolka zamiast eliksiru przeciwko orkom. Co to jest? Wypróbujmy ją na uczennicach. Wsyp barwnik w proszku i brokat do małej, dekoracyjnej fiolki. Wlej trochę kleju do środka. I wymieszaj. Przetnij korek tak, żeby pasował do słoiczka. Zrób kilka takich kolorowych słoiczków. Pani Maria pokazuje dziewczynom tajemniczy eliksir, ale szybko rozwiązują tę zagadkę. W fiolkach jest brokatowy klej. Możesz zrobić nim wzorki w zeszycie albo zapisać magiczne równania. Nie ochroni cię przed orkami, ale twoje zeszyty na pewno będą magiczne. Pani Maria zupełnie przywykła do swojego magicznego świata. Znalazła nawet przyjaciela. Tiara Przedziału zna wszystkie najnowsze plotki i newsy. Dlaczego profesor Dumbledore nie ma żony? Ile kosztuje nowy futerał do miotły? I jakiego kremu przeciwzmarszczkowego używają syreny? Może plotkować o wszystkim z tym kapeluszem. A kiedy pani Maria chce wyjść na przerwę, zostawia Tiarę, żeby popilnowała klasy. Wytnij szablon ronda kapelusza. Szerokość ronda powinna mieć 10 cm, a średnica kapelusza 20. Odrysuj szablon na grubym filcu. Wytnij go. Włóż wkładkę usztywniającą pomiędzy warstwy filcu i wyprasuj je, żeby się skleiły. Zrób nacięcia po wewnętrznej stronie kółka. Wytnij stożki z filcu według szablonów na górną część kapelusza. Wytnij dwa półksiężyce z cienkiej gąbki. To będą usta. Odrysuj je na filcu. Zostaw trochę miejsca. Wytnij je i przyklej gorącym klejem do gąbki. Zrób kawałki nosa w ten sam sposób. Zrób nacięcia, żeby przymocować usta do stożka z czarnego filcu. Przymocuj górną część kapelusza i zrób z niej stożek. Przymocuj ją do ronda. Przymocuj usta i nos. Wytnij brwi z gąbki. Przyklej je gorącym klejem. Oklej górną część kapelusza fioletowym filcem. Zrób fałdy, żeby wyglądał bardziej realistycznie. Sklej szef gorącym klejem. Wytnij trzy identyczne paski z szarego filcu i oczy Tiary Przydziału. Przyklej jeden pasek dookoła ronda kapelusza. Przyklej oczy gorącym klejem do fałd. Wytnij frędzle na końcach pozostałych pasków i przyklej je gorącym klejem do kapelusza. Pani Marii nie ma, jest tylko tu jej kapelusz. Świetnie, możemy sobie pogadać. Nagle kapelusz dyscyplinuje dziewczyny. On gada? Dziewczyny decydują się na poszukiwania pani Marii. Znów przeleciała przez nie ten portal? Ale kapelusz odpowiada tylko niegrzecznością. Oczywiście nikt nie nauczył go dobrych manier. Dziewczyny decydują się odnaleźć panią Marię bez względu na wszystko. Wyciągają magiczną mapę, która wskazuje położenie pani Marii. Odetnij kawałek wkładu gorącego kleju. Zrób z niego kryształ. Wciśnij w niego szpilkę z oczkiem. I przymocuj kawałek łańcuszka. Dziewczyny czarują nad mapą. Gdzie może być nasza nauczycielka? Szybko zabierzemy panią Marię z powrotem do klasy. Hurra! Zadziałało! Pani Maria wróciła do pracy, a kapelusz jest obok niej. Ale rudowłosa znów jest nadgorliwa. I przypadkowo ściera panią Marię z mapy. O, rany! Co się dzieje? Pani Maria znika. Nasza pani Maria budzi się w zwykłym świecie. Chyba za mocno uderzyła się w głowę podczas teleportacji. I magiczny świat to był tylko sen.
Ale jak wytłumaczyć magiczny wskaźnik? Tak czy siak, świat magii istnieje. Podobał Ci się nasz magiczny świat? Daj nam znać w komentarzach, które magiczne przybory szkolne zrobisz. Nie zapomnij dać nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych magicznych lekcji od Trum Trum.